Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną. W tym odcinku zwrócimy uwagę na szybkie wejście na górny bombsite na mapie Denyuk. Zawodnikami atakującymi są zawodnicy Astralis, natomiast broniący to zawodnicy Natus Vincere. Zwrócimy uwagę na dwa typy zawodników, zawodnicy supportujący oraz zawodnicy entry, którzy bezpośrednio wchodzą na bombsite A, natomiast zawodnicy supportujący mieli za zadanie zafreshować bombsite A oraz odciąć wizję na przebudówce. Przejdźmy do zawodników. Pierwszym jest Glaive, prowadzący drużynę Astralis. Rzuca on bardzo dobrego flasha na bombsite A, oślepiający wszystkich zawodników CT, którzy mieli od drabiny zająć bombsite A. Następnie cofa on na lobby bądź w rejonie radia, gdzie zajmuje rampę, przechodząc przez smoke'a. Następnie udaje się tylko i wyłącznie w poszukiwania pozostałych graczy Navi. Kolejnym supportowym zawodnikiem jest Ksypex, który wysadza drzwi, następnie smokuje przebudówkę oraz wchodzi na bombsite jako jedyny od drzwi. Zabija on gościa w przebudówce oraz plantuje bombę na bombsite A. Po zaplantowaniu bomby Ksypex udaje się na kurnik, gdzie boostuje swojego kolegę Dupriego na rusztowania. Dzięki temu mogą oni kontrolować Heaven na bombsite A. Ponadto mogą zdobyć rifle, ponieważ zawodnicy Astralis musieli w tej rundzie grać z dwoma CZ-kami. Teraz mogą oni podnieść rifle z Heavena, co robi Dupri oraz rzuca swojemu koledze również na dół na bombsite A kolejnego rifla. Kolejnymi zawodnikami są trzej entry w postaci Device'a, Magiska oraz Dupriego. Wchodzą oni bezpośrednio na bombsite A. Device celowany w gniazdo od lewej strony Dildo, natomiast Dupri oraz Magisk okrążający Dildo z prawej strony oraz celowujący się również w gniazdo. Device, zachowując smoke'a, dosmoke'owuje w późniejszym etapie rundy przebudówkę, dzięki czemu mają łatwiej w obronieniu bombsite'u A przed odbijającymi zawodnikami CT. Zobaczmy perspektywę Edwarda, który wchodząc na gniazdo, rzucając mołotowa, od razu zostaje oślepiony. Widać, że ma kilka milisekund jeszcze na decyzję rzucenia nade'a, który ewidentnie skontrowałby wejście na Astralis, które przechodziło przez mołotowa, jednak nie zdecydował się rzucić granatu, przez co zawodnicy Astralis idealnie wybiegli na niego i po prostu zajęli bombsite A bez najmniejszego problemu. Dodatkowym aspektem do tej taktyki w zastosowaniu przez Glaive'a mógłby być jeszcze smoke dorzucony przez niego na Heaven. Jednak z powodu ekonomii graczy Astralis nie był w stanie on kupić granatu dymiącego. To było wszystko z mojej strony. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a oraz subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na kolejne odcinki rozkminy taktycznej. Do usłyszenia. Cześć.